W jakich strukturach polskiego państwa podziemnego służyliście? Narodowych Siłach Zbrojnych, Oddział Czarnego, Region Pomorski, siedziba Borytucholski. Wstąpiłem do organizacji wojskowej Związek Jaszczurczy. Była stworzona przez działaczy narodowych sprzed wojny. Należałem do Narodowych Sił Zbrojnych. Narodowych Siłach Zbrojnych. Narodowe Siły Zbrojne. W Dobrzyjałowie służyłam, w Dobrzyjałowie składałam przysięgę. Zostałam zaprzysiężona do Narodowych Sił Zbrojnych, do batalionu imieniem Mączyńskiego. Narodowe Siły Zbrojne to była moja pierwsza organizacja, w której byłem członkiem. Więc ja należałam do Narodowej Organizacji Wojskowej, potem coraz więcej było dziewcząt, kobiet zaangażowanych, no to stworzyli Narodowa Organizacja Wojskowa Kobiet. Najpierw byłam łączniczką, jeździłam do Warszawy, a potem już byłam komendantką, że tak powiem, tych dziewcząt. W jakim wieku wstąpiliście do konspiracji? Miałem 16 lat. W momencie przysięgi miałem 14 lat, kończyłem 14 lat i 15 lat już zostałem awansowany na stopień kaprala po przejściu przeszkolenia w oddziale. Jak wstępowałam, no to już miałam 16 lat. W momencie wybuchu wojny miałem lat 15. Do walki z Niemcami przystąpiłem właściwie już w momencie kampanii wrześniowej, bo byłem w drużynach obrony przeciwlotniczej. 16. Brakowało mi paru miesięcy do 17 lat. 17 i pół. Miałem chyba 17 lat. No jakieś 20 parę, bo się urodziłam w 16 roku. Kiedy złożyłem przysięgę, bo była taka się odbyła, to miałem 15 z groszami. Dlaczego wstąpiliście do polskiego podziemia niepodległościowego? Dla dobra swojego i narodu. To postępowanie Niemców wyraźnie wskazywało, że chodzi o wyniszczenie narodu polskiego, co ludzi myślących skłaniało do tego, żeby się przed tym bronić. Żeby bronić narodu polskiego, byłem przekonany, że muszę się bronić przed agresją niemiecką. Wzięłam przykład z moich przodków, a poza tym okres okupacji w Warszawie był tak tragiczny, że trzeba było walczyć, zapisać się, żeby walczyć z okupantem. Przystąpiłem dlatego, że widzieliśmy ten fałsz, co oni robią z Polakami, to powiedzieliśmy, że musimy się odwdzięczyć. I dlatego to po prostu przyczyniło się, że poszliśmy do partyzanckiej, po to, żeby bronić i żeby wyzwolić ojczyznę, żeby niepodległość i wolność wywalczyć. Dlatego, że ja byłam w domu takiego o przekonaniach narodowych i potem na Uniwersytecie we Lwowie należałam do Młodzieży Wszechpolski, no a potem do NW. Narodowa Organizacja Wojskowa. Najpierw byłam, prawda, łączniczką, wysyłali mnie wszędzie, żeby załatwiać. No a potem to się opiekowałam i partyzantkami NOW. Jak weszli nasi przyjaciele, wyzwoliciele, no to zaczęła się wywózka na Sybir. Postanowiono, żeby z powrotem ożywić działalność organizacji. No i ja do niej wstąpiłem. Polska została znowu przyjęta przez nowego okupanta, czyli tak zwaną Rosję sowiecką. I widziałem, co się działo po wkroczeniu, jakie rzeczy się działy, ponieważ moja rodzina miała pewien charakter bardzo patriotyczny. Wiedziała jeszcze rodzina, jak wyglądała, że tak powiem, branka w rokach 14 roku. No i oczywiście to wychowanie wpłynęło w jakimś stopniu poprzez harcerstwo, gdzie również tego samego uczono. I tą przysięgę harcerską do dzisiaj pamiętam. Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służby Bogu i Polsce, nieść chętnie pomoc bliźniemu i być posłuszny prawu harcerskiemu. Prawda? To zobowiązywało
do wszystkiego. Ja byłem najmłodszy z tej pokolenia moich sióstr i kuzynów i wszyscy byli zaangażowani w działalność konspiracyjną, większość z nich w prawicowe organizacje. Doszedłem do tych wieku, że już przez mniej mnie interesowała piłka nożna, tylko bardziej działalność właśnie konspiracyjna. To automatycznie wszedłem w to i dołączyłem do nich. Czy ryzykowaliście swoim życiem? Oczywiście i to bardzo poważnie, ponieważ nie tylko pobyt w lesie, to była mniejsza sprawa. Niebezpieczeństwo było wtedy, kiedy informacja wojskowa otoczyła, aresztowała, zabrała, przeprowadziła obfite śledztwo, z którego wynosi się pamiątkę na całe życie. Złamany kręgosłup, pobity człowiek, karatana głowa. No dobrze, że miałem 15 lat, to z tego się wylezałem. Ryzykowałem wszystkim. W tym czasie, jak ja się działałem, 16 października 1943 roku 50 więźniów Pawiaka zostało powieszonych na ulicach Warszawy. Jak leci? Mógłbyś zostać wyznaczony jako zakładnik i zlikwidowany, tak jak w tym przypadku, o którym mówiłem przed chwilą, poprzez powieszenie publiczne na ulicy. No na pewno ryzykowałem, bo byłem za to sądzony i skazany na karę śmierci. No na pewno ryzykowałem życiem. No trochę ryzykowałem, bo miałem te rozkazy, nawet do butów chowałem. Byłem na to przygotowany, wszyscy byliśmy na to przygotowani. Przysięgliśmy, składali w obronie ojczyzny właśnie i byliśmy na wszystko gotowi, bo niestety innego wyjścia nie mieli. O, no to ja bardzo, bo ja woziłam pracę, w bardzo wielu niebezpieczeństwach byłam, jakoś cudownie wychodziłam. Okupacja miała to do siebie, że wszyscy ryzykowali życie, prawda? Było nigdy nie wiadomo, czy kto wyszedł z domu rano, czy wróci wieczorem. Nie to, że ja, czy tylko to wszyscy ryzykowali życiem. Czy byliście aresztowani za działalność niepodległościową? Aresztowany zostałem mniej więcej w połowie okupacji, czasu okupacji niemieckiej w Polsce. Wyszedłem na wolność dopiero 8 maja 1945 roku, po prawie 3 latach pobytu. Najpierw w więzieniu na Pawiaku, a później kolejno w różnych obozach koncentracyjnych. No byłam w 50 roku przez UB. 2 tygodnie tylko męczyli mnie tu. Za posiadanie broni, za udział w Narodowych Siłach Zbrojnych, bo to była organizacja, jak oni nazywali, faszystowska i tak dalej, i tak dalej. Tak. Wieś, która została przez Niemców zniszczona, bo udzielała dużo pomocy partyzantom, żeby tam zawieźć 15, na razie 15 tysięcy i zorientować się. I teraz mnie w Nisku aresztują na dworcu, już wszystko wiedzą, a ja mam jeszcze oprócz tego torbę pełnego materiału organizacyjnego, tajnego. Czy byliście torturowani? To nie tylko bicie, to było mordowanie człowieka, ile tylko można było zrobić. Otóż wiązali ręce w kajdankami, zakładali między podłudzia rury, wieszali między biurkami i tłukli, gdzie chcieli, nic nie może zrobić. Jeżeli traciłeś przytomność, to się polili wodą i znowu tłukli. Nie mogli człowieka zmusić do powiedzenia to. Drzwi otworzy. Kazać ci rękę wsadzić i drzwiami ciśnie, się mglało, się upadało. Byłem przesłuchiwany, mam ślady tych przesłuchiwań na ciele dotychczas, ale nie mogę powiedzieć, że byłem torturowany. Byłem bity pałami, po głowie, po rękach, po plecach, gdzie popadło. Ale to pobicie powodowało, że później przez 10 dni byłem leczony przez więziennego lekarza. Czy warto było ryzykować?
Oczywiście, że będąc w konspiracji uważałem, że robię to, co powinienem robić. To się nie liczy ani medali, ani odznaczenia, ani awansy. Jest Polska, która ma być wolna i tej się poświęca. Jeżeli człowiek został wychowany w młodu, w takim duchu, w takim patriotycznym zagadnieniu, to będzie to realizował. Oczywiście, że warto i trzeba, absolutnie trzeba, no bo jedno ma się tylko ojczyznę. Żebyśmy nie ryzykowali, wszyscy Polacy. No to nie wiadomo, jakie nasze losy by się Polaków potoczyli. Warto było ryzykować, bo ludzie dobrze żyją dzisiaj. Tak, warto było. Jak teraz dochodzę do wniosku, pomimo tego, co przeżyłem, te ciężkie chwile, ale jakoś wytrzymałem, nie poddałem się, dzięki też ludziom dobrej woli, którzy też właśnie pomagali, to uważam, że warto, bo w inny sposób nie odzyskalibyśmy wolności, niepodległości. No warto było, bo to się robiło dla ojczyzny. Po to się zapisałam i wkroczyłam w organizację, żeby bronić ojczyzny i stanąć w jej obronie. To się nie myślało o bohaterstwie, tylko to był obowiązek, a nawet nie obowiązek wobec ojczyzny. Tak żeśmy rozumowały. Czy czujecie się bohaterami? Nie czuję się bohaterem, bo to jest normalny obowiązek każdego przyzwoitego człowieka, w zależności jak go wychowali. Ja wiem, co to znaczy wojna, ponieważ jestem dzieckiem wojny. Mnie 39 rok przywitał, zamiast szkołą przywitał mnie bombami. Nie czuję się bohaterką, natomiast jestem zadowolona, że spełniłam swój obowiązek wobec mojej ukochanej ojczyźnie Polsce. Nie, to no, przecież tak historia wymagała, sytuacja Polski wymagała, żeby się angażować. Jedne miały do tego jakieś, że mogły, nie bały się, tak jak ja się nie bałam, tak nie myślałam o tym, no będę żyła, to będę, nie będę, no to na to jest ojczyzna, żeby jej życie poświęcić. Uważam, że to bohaterstwo mnie chyba nie przysługuje, a to, co robiłem, no to czysto z pobudek, czysto do dobrego Polaka, jak to się mówi. Do pewnego stopnia tak. Poświęciłem swoje młode lata na tą walkę partyzancką i później życie. To czuję się właśnie z tego tytułu, że jednak coś wywalczyłem, że ta niepodległość i wolność przyszła, że jest całkiem inaczej, że młodzież może wyjeżdżać w każdym kierunku, do każdego kraja. Nie, ale czuję, że chyba postępowałem dobrze. O nie, to na pewno nie. Proszę pana, wszyscyśmy wtedy byli, to można nazwać, bohaterami. Nie. Moim zdaniem bardziej większymi bohaterami były nasze matki. Czy ideały polskiego państwa podziemnego są nadal aktualne? No myślę, że tak. Myślę, że są aktualne i myślę, że wszystko zmierza do jednego. Do obrony, niepodległości, wolności, niezależności danego kraju, czy mówmy naszej ojczyzny Polski. Są. Jak najbardziej, dlatego że to są ideały oparte były na Bogu, na wierze, na uczciwości, na sprawiedliwości właśnie. Dlatego te ideały zwyciężyły. Ta Bóg, honor, ojczyzna to jest takie ważne w życiu, ile to daje radości, ile to daje szczęścia, ile to daje zadowolenia potem w życiu. To sobie nie zdajecie z tego sprawy. Czy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest ważnym świętem? Ci partyzanci, których nazywamy żołnierzami wyklętymi, są takimi samymi żołnierzami jak i wszyscy inni. Ale ponieważ usiłowano ich zdeprecjonować, dlatego moim zdaniem słuszne jest, że teraz się specjalny dzień wyznacza jako ich święto. To jedna nagroda, prawda, że jest taki dzień pamiętający o żołnierzach wyklętych. Przecież oni się tułali po lasach, po norach, spali w stogach, ginęli w różnych warunkach.
Bito ich, mordowano, kopano. W innym święcie musimy pokazać, że to oblicze, że ta walka właśnie tych narodowych sił zbrojnych właśnie i wszystkich organizacji była potrzebna dla narodu polskiego. Oczywiście, jak najbardziej, no bo wkład żołnierzy wyklętych był bardzo duży w odzyskaniu niepodległości. Na pewno jest potrzebny, bo uważam, że powoduje to w społeczeństwie historyczne wiadomości o tym, co było. Inaczej może być zapomniane, więc jak najbardziej, tak, tak, tak. Czy żołnierze wyklęci mogą być wzorami postaw patriotycznych i obywatelskich? Oczywiście, jak najbardziej, bo każdy z nich składał przysięgę, każdy tak jak ja, prawda, i każdy walczył o to, żeby odzyskać niepodległość, żeby Polska była znowu Polską, żebyśmy mogli żyć. Każdy żołnierz, który walczył, to walczył, jak walczył o Polskę, to był, poświęcał się dla niej. To mnie się zdaje, że chyba powinni być uznawani za bohaterów. Oczywiście, że mogą być. Z tym, że należy podkreślać, że żołnierzem należy być wtedy, kiedy powinno się być żołnierzem. Nie zawsze walka z bronią w ręku jest najlepszym sposobem walki. Są inne sposoby walki także. Uważam, że tak. Tak, myślę, że tak, że nasz wysiłek, nasza walka to jest przykładem dla całego pokolenia młodzieżowego. Czy mogą? Oczywiście, że mogą. To była duża rzecz, to było też poświęcenie olbrzymie. Z ich strony też się narażali, poświęcali całe życie i rodzinne i to się wlokło, także to o wiele bardziej było trudne do kontynuowania. Czy żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych są wzorami postaw dla współczesnej młodzieży? Przypuszczam, że jak najbardziej, bo przecież to było poświęcenie naprawdę. I ja przypuszczam, że młodzież powinna naprawdę to akceptować i przyjąć jak najpoważniej tą sprawę. Narodowe Siły Zbrojne, myślę, że to naprawdę była organizacja dobra, uczciwa, sumienna i walcząca. Na pewno. Na pewno. Bo byli naprawdę. Przeżywali męczarnie, więźnie. Tak, jest to przede wszystkim organizacja czysto patriotyczna, naprawdę jest. Tam nie było żadnych machlojek, przekrętów ani sprzedaży. To była organizacja dobrze zorganizowana i trzeba powiedzieć, że mogła odegrać większą rolę, pomimo że różnych przeciwników, któryśmy mieli. No oczywiście tak. Oczywiście tak, no bo jak skończyła się kampania wrześniowa 39, zaczęła się okupacja, to takie były częste rozważania, co doprowadziło do tej klęski, bo na pewno kampania wrześniowa była klęską. Wniosek pierwszy, no i chyba trudno go, że tak powiem, obalić, był taki, że no, źle Polska była przed wrześniem rządzona. W związku z tym trzeba było zagłosować na innych, którzy by rządzili Polską. Tylko można było stawiać na narodowców. Zresztą z istoty rzeczy, z ideałów, które oni głosili, to wynikało, że oni najbardziej mogą dbać o dobro Polski. Według mnie bardzo się zasłużyły o ojczyznę, walczyły o Polskę. Również w czasie Powstania Warszawskiego Narodowe Siły Zbrojne zdobyły Politechnikę, ale głównie na przedmieściach, w Milkowie, w Piasecznie były bardzo zorganizowane
grupy narodowych sił zbrojnych, które później już po powstaniu warszawskim walczyły w Lasach Hojnowskich.